Jakub Jurek, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia sportowe. Przed rezerwami Zagłębia Lubin kolejne spotkanie w ramach Dolnośląskiej Czwartej Ligi. Tym razem podopieczni Andrzeja Turkowskiego zagrają na wyjeździe z Nysą Zgorzelec. Lubinianie do starcia z Nysą podejdą w bardzo dobrych nastrojach. W poprzedniej kolejce pokonali dotychczasowego lidera tabeli Orkana Szczedrzykowice, który według trenera Lubinian był najbardziej wymagającym rywalem obok Orli Wąsosz. Powiem tak, że bardzo dobrze u nas zaprezentował się również Wąsosz. Wygraliśmy 2-0, ale jest to naprawdę też dojrzały, mądry zespół. Tutaj, okej, wygraliśmy 1-0, cieszymy się z tych punktów. Mieliśmy również sytuację do podwyższenia wyników, ale trzeba powiedzieć, że w pierwszej połowie przy stanie 0-0 Szczedrzykowice miały sytuację sam na sam. Za chwilę była druga sytuacja sam na sam. Szacunek dla tego zespołu, okej, nie straciliśmy. Cieszymy się również z tego bardzo, ale tak jak mówiłem wcześniej, jest to dla mnie poukładany zespół i na pewno to zespół, który będzie walczył do końca o awans. Turkowski podkreśla, że choć jego zespół w tym sezonie występuje w czwartej lidze, to niektóre drużyny prezentują poziom zbliżony do tego z zeszłego roku z trzecioligowych boisk. Rundę wcześniej sezon graliśmy w tej trzeciej lidze i powiem naprawdę szczerze, że niektóre mecze nie były tak po prostu na takim poziomie, jak zdarzają się tutaj w czwartej lidze. Owszem, jest parę zespołów, gdzie ten poziom jest zdecydowanie niższy, ale jest powiedzmy tych 4 czy 5 zespołów, które naprawdę potrafią grać i to widać na boisku. Sobotnie spotkanie z Nysą Zgorzelec rozpocznie się o godzinie 15. Zwycięzca trzeciej ligi z poprzedniego sezonu KGHM Zanam Polkowice ma problemy w tegorocznych rozgrywkach. Drużyna Jarosława Pedryca po 10 kolejkach zajmuje dopiero 12 miejsce w tabeli. 12 lokata Polkowiczan nie daje im żadnego komfortu. Tym bardziej, że znajdującego się w strefie spadkowej Falubazu Zielona Góra wyprzedza jedynie lepszym bilansem bramkowym. To znaczy to rzeczywiście tak jest, że jest bardzo ciasno. Ostatni zespół do bodajże 5 czy 6 ma niespełna 6 albo 8 punktów, więc mówię tutaj nie ma zespołów słabych. Tutaj ostatni w tabeli dzisiaj może w przeciągu 2-3 kolejek przesunąć się do środka tabeli. Także mówię, nie powiedziałbym, że tu są słabsze i lepsze zespoły. Dzisiaj prowadzi Jastrzębie, Wałbrzych zamyka tabelę, ale mówię, nikogo nie można lekceważyć, każdy mecz jest ciężki. Najbliższym rywalem KGHM Zanam Polkowice będzie Górnik Wałbrzych, z którym polkowicki klub rywalizował o zwycięstwo w trzeciej lidze w poprzednich rozgrywkach. No przede wszystkim konsekwentnie w obronie z tyłu i skutecznie z przodu. No jeśli zachowamy tutaj to, co powiedziałem, no to myślę, że te punkty można zdobyć. Jest to na pewno, będzie to na pewno bardzo ciężki mecz, ale nie jest to tak, że nie możemy stamtąd wyjechać bez 3 punktów. Spotkanie z Górnikiem Wałbrzych zostanie rozegrane w sobotę o godzinie 16. Orkan Szczedrzykowice ma za sobą 2 porażki z rzędu w czwartej lidze dolnośląskiej. Drużyna Daniela Dudkiewicza przegrała wysoko u siebie z rezerwami Chrobrego, a następnie uległa w Lubinie drugiemu zespołowi Zagłębia, przez co spadła z pozycji lidera tabeli. O ile porażkę z Zagłębiem można było jeszcze wkalkulować, o tyle z całą pewnością bardziej boli przegrana z rezerwami Chrobrego na własnym boisku 0-4. Zagraliśmy 4 z tyłu plus 2 defensywnych zawodników, którzy mieli praktycznie zakaz się włączania w akcje ofensywne, żeby nie było takiej sytuacji jak z Chrobrym Głogów, gdzie zagraliśmy bardziej otwarcie, no i nadzialiśmy się na kontrę i to Chrobry na naszym boisku rozstrzelał nas, no tak można powiedzieć, 4-0. Pomimo 2 porażek z rzędu w Szczedrzykowicach liczą, że walka o zwycięstwo w czwartej lidze do samego końca będzie toczyła się pomiędzy Orkanem a lubińskim Zagłębiem. No wydaje mi się, że tutaj Zagłębie i my będziemy walczyć o tą pozycję numer 1. Tak mi się wydaje na podstawie tego, co na razie graliśmy i jakie drużyny widziałem. No zobaczymy, może ktoś doskoczy, bo widać Stal jeszcze nie przegrała, Wąsosz wygrywa, Mirsk zaskakuje. Także na pewno ta liga jeszcze będzie ciekawa. Zobaczymy tak po pierwszej rundzie, jak to będzie wyglądało. Najbliższym rywalem Orkana będzie Zamek Przemków. I to już wszystko w wydarzeniach sportowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego weekendu.